Dzień dobry, witajcie. U nas panuje lekki rozgardiasz, co myślę widać. Ale to jest, słuchajcie, cisza przed burzą. Sprzątamy, dlatego że w końcu stanie u nas choinka. Mamy zamiar ubrać choinkę, więc chcemy, wiecie, wysprzątać przynajmniej tutaj tą część mieszkania. Tak na gotowo, żeby ona sobie mogła tak ładnie, wiecie, świeżo, pachnąco stanąć. Myślę, że też wypakujemy już dzisiaj ostatnie kartony. Ekstra, naprawdę. Mega się cieszę. Także co? Do mopa. I jedziemy. Słuchajcie, jest bardzo późno, jest już po 22. No dobra, no to może jeszcze nie bardzo późno, ale już serio późno. Jak widzicie, za mną mieni się choinka. Nie udało mi się rozpakować wszystkiego. Mam jeszcze jeden karton, w którym są gry planszowe, które trzeba ogarnąć w tym rozgardiaszu, ale jest już naprawdę dobrze. Zobaczcie, jak to się pięknie prezentuje z naszymi bałwankami. Kiedyś oczywiście ta choinka będzie musiała stać w innym miejscu, bo tutaj przyjdzie stół. Chociaż może dałoby radę go wtedy przesunąć tutaj tak blisko, nie? To będzie coś do rozważenia. Są nasze bałwanki. Będę podkreślać co roku, że jeden to ja, a jeden to Andrzej. Ten okrąglutki to ja oczywiście, a ten patyczkowaty to Andrzej. Ma dokładnie tak jak Andrzej, chude, długie nóżki. No a ja okrąglutki brzuszek. Uwielbiam te bałwanki. Dorwaliśmy je kiedyś w Empiku. No to nie był najtańszy gadżet, ale jest to coś, co wiecie. No co ty? Nie pamiętasz tej historii? No i tak były drogie. W Pepco możesz kupić jakby dwa... No dobra, ale ogólnie... Dwa razy więcej byś tego kupił w Pepco. Aha. Ogólnie miało być tak, że było Kasia, że super, 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 że chcemy. Ja mówię, nie, bo drogie. Potem było, dobra, to idźmy kupmy. I jak poszliśmy je kupić i byliśmy gotowi wydać spory hajs, to się okazało, że drugi był za złotówkę. No, albo w ogóle za grościka chyba nawet. Za złotówkę. Za złotówkę, no, także tak. Co roku dodawałam łańcuchy, w tym roku ich nie założyliśmy i wydaje mi się, że tak ta choinka wygląda lepiej. To jest choinka dziadków. Pożyczyliśmy ją sobie drugi raz. Chciałabym kupić naszą choinkę, już taką, wiecie, większą. Trochę też ładniejszą, bo ta już jest sfatygowana przez lata po prostu. Ale to nie w tym roku, bo fajne choinki sztuczne niestety kosztują dosyć sporo, więc może za rok się uda. Jak widzicie, bałwanki obok stoją kalendarze, w ogóle zaraz je otworzę. Jestem beznadziejna w tym roku w otwieraniu kalendarzy. Nie otwieram ich ani tu na filmach, ani na Instagramie. Nie otwieram ich po prostu nigdzie. Jestem do tyłu o kilka dni. Ale naprawdę mamy bardzo dużo pracy i nie ogarniamy żyćka troszkę. Tutaj na kanapie, pokażę wam, pojawiły się poduszki, które są ekstra jak się siedzi, żeby się nimi pobawić. To jest taki sztos, z daleka przebija ta gwiazda, ale Śnieżko.
Ale ten Płatek, Śnieżka, Płatek, Gwiazda, Śnieżynka przebija, ale te poduszki robią się srebrne, jak się to tam ładnie ustawi. Tak jak widzicie już podkładki, tutaj mamy taki stroik, w środku świeca. Ona, słuchajcie, nie jest zapalona, ale mimo to tak mocno pachnie, że to jest hit. Tutaj Andrzej pije sobie dzisiaj z naszej świątecznej szklanki. A ogólnie, jeżeli chodzi o dekoracje, nie wystawiałam tego jakoś dużo. W sensie nie wszystko wyjęłam. Tutaj mamy odliczanie. Klasyczne Xmas. Kula, uwielbiam tą kulę. To jest kula z Home and You i jest absolutnie przepiękna. Żałuję tylko, że nie ma jeszcze pozytywki, ale nie można mieć wszystkiego. No i to jest tegoroczna zdobycz, czyli domki z Lidla. Nie powiem, że jestem jakoś wybitnie zadowolona z tego wszystkiego, jak to wygląda. Chciałabym, żeby to już były drzwi i nowe meble, ale jest jak jest. Więc nie ma co narzekać. Wydaje mi się, że i tak nie wygląda to najgorzej. No choineczka przede wszystkim robi klimat, jak się zgasi światełko, nie? Andrzej, przeszkodzę ci na chwilę. No, to jest piękny klimacik, uwielbiam siedzieć po prostu przy zapalonej tylko i wyłącznie choince. Super sprawa. Także tak. Tak się to prezentuje. Otworzę może z wami teraz te kalendarze, nadrobię je chociaż trochę. Chociaż to tak jest, wiecie, trochę od czapy, bo część rzeczy otwierałam z wami, część nie. Widzę, że dziewiątka była otwarta. A czy otwieraliśmy dziesiątkę? Nie, czyli mamy do nadrobienia 10, 11 i 12, bo dzisiaj jest 12. No dobra, to lecimy z dziesiątką. Coś sporego tu jest, albo... O! Pingwinek. Dziesiątka. Gdzie jest jedenastka? Tu jest jedenastka. Można się domyślić, co tu będzie. Powiem wam, że trochę słabo, bo te kształty są takie mega sugerujące. Wolałabym, żeby wszystkie te cuśki były prostokątne. Wtedy bym się nie mogła domyślać, co takiego tu będzie. Kasia, nie transformuj tego na siebie. To jest coś dla dzieci. O, to prawda. Dobra, czyli mamy... Widać to? Bo ja to tak otwieram, wiecie, gapię się na kalendarz, a nie w podgląd. Mamy jajeczko, które prezentuje się o tak. Wyostrzy się, nie wyostrzy? Mamy jajko szokobąsa. I pingwina. Tyle w kalendarzu z Kindera. Andrzeju, pozwolisz sam się obsłużyć. No i mamy Body Shop. Tutaj pewnie będzie trochę więcej szukania. Czyli co miało być? Miało być dziewiątka. Tu jest dziewiątka. A nie, dziewiątkę już chyba otworzyłam. A nie, dziesiątka miała być. Co ja gadam? Sorki, widzicie? I tak to jest. Dziesiątka jest tutaj. A nie wiem, jak to otworzyć. Może tak wiemy dziewiątkę. O, coś ciężkiego to jest. Dlaczego to nie wychodzi? O, a bo się zaczepiły o siebie opakowanka, widzicie? Tam coś się nie zaglądamy, żeby nie było. No i co my tu mamy? Mamy tonik z witaminą E. Nie pokażę wam, co jest w środku, ale poprawię to, żeby potem było mi to łatwiej wyjąć. No dobra, to była dziesiątka, czyli szukamy jedenastki i dwunastki. Boże, czy wy to widzicie, czy... A, tu jest! Ojejku. Tak to jest, słuchajcie, jak człowiek jest ślepy. Znaczy ja ogólnie nie mam problemów z oczami, ale szukanie tych numerków w kalendarzach to nie najprostsza sprawa. Coś lekkiego, słuchajcie, tu jest. A no, mamy komplet. Maska z witaminą E. Spoczko. Lubimy się z tym. Chwilowo witaminy E nie używam, bo tak mi się coś kojarzy, że na te moje brwi nie powinnam. Ale ogólnie takie, o, ale coś ciężkiego. Takie dosyć bogate są te produkty z tą witaminą E. W sensie takie naprawdę dają fajne uczucie na skórze. Czuć, że coś tam się dzieje. Coś, słuchajcie, poturbowane jest w środku ten mój kalendarz.
to jest ekstra. To jest, słuchajcie, takie super. Możecie sobie to wlać do wanny, jeżeli macie wannę i chcecie sobie zrobić kąpiel, a możecie po prostu tego użyć tak samo jak mydła. I pierwszy raz mam to w zapachu mango, aż sobie to otworzę i powącham. Boże, jak to pachnie! Andrzej, chcesz powąchać? Ale ekstra! O Boże, słuchajcie, jaki to jest sztos! Obczajcie sobie koniecznie. No super to jest, powiem wam, że pachnie tak, że nic tylko tu zjeść. Zobacz, Andrzejku. Poczekaj. Co to jest? Reakcja Andrzejka. To jest jakieś mydło? No tak. Ale ekstra. Jak prawdziwe mango, nie? No. Sztos. Fajnie. Takie, że aż mam ochotę na owocka. A jutro jemy. A jutro jemy mango. To akurat się A to jest piano, ale... tak? No, możesz to wleć do kąpieli, tak, ale możesz też użyć tego jako mydła, no. Ale super. No, ekstra. Także tak, takie łupy z tych trzech dni. No i co? Nie działo się chyba, na pewno. Nie działo się tu dzisiaj za dużo. Musicie nam to wybaczyć, ale naprawdę ciężko jest w takim okresie przedświątecznym. Raz, że ogarniać mieszkanie, a dwa ogarniać życie po prostu. Co chwila, wiecie, jakieś wyjścia świąteczne, spotkania, tu coś, tam coś. I tak człowiek jest w ciągłym biegu. Jutro, słuchajcie, na pewno też będę nagrywała film, bo muszę upiec szarlotkę. Już kiedyś był tu przepis na kanale. Także nie będę wam tego tak pokazywać, wiecie, krok po kroku. Jakby ktoś był zainteresowany, to podlinkuję ten poprzedni film. A jutro właśnie będę piekła ciacho, dlatego że no u nas w pracy, jak ktoś ma urodzinki, a ma ochotę, to przynosi ciastko. Prezentów sobie nie dajemy, ale wiecie, tak miło jest. Chociaż nie, w zeszłym roku dostałam prezent. Ale miło jest, tak wiecie, usiąść przy ciasteczku i pochillować. Ja mam urodziny 21 grudnia. Ale 22 grudnia już mam wolny, więc 21 do pracy oczywiście szła nie będę, no wolę pracować tego dnia zdalnie, także w ten czwartek w zasadzie, czyli który to będzie 14, idę właśnie do pracy i zabiorę ze sobą trochę tego ciasta, podzielę się z dziewczynami, mam nadzieję, że będzie miło, trochę się boję, bo ten czwartek zapowiada się dla nas ciężko. No ale wiecie, życie. Myślę, że dużo z nas, jeżeli chodzi o ten okres świąteczny, przeżywa kryzys. W ogóle nie wyobrażam sobie, jaki Saigon muszą odczuwać ci ludzie, którzy w ogóle, wiecie, pracują w sklepach i tak dalej, bo jak parkujemy sobie w galerii w Arkadii i potem właśnie po pracy idziemy do auta, to widzę, że tam są takie dzikie tłumy, ale to takie tłumy, już od rana w ogóle jest pełen parking samochodów, także grubo, naprawdę grubo. No ale dobra, tyle z mojego gadania. Bardzo wam dziękuję za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i koniecznie dajcie mi znać, czy macie już choinki. A w ogóle muszę wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Teraz się wam wyświetlą na ekranie zdjęcia, które dostałam od Eweliny. I w ogóle to jest takie miłe, że mi je podesłała. Pięknie to wszystko razem wygląda. Mega zazdrościłam choinki, ale teraz też już mam swoją. Co prawda w wersji troszkę biedniejszej, ale jest. Także można już tak w pełni poczuć ten świąteczny czas. No to co, dziękuję wam bardzo i do zobaczenia.